Rozmawiam z panem Andrzejem Rozenkiem, szefem inicjatywy takiego komitetu na rzecz przywrócenia emerytur mundurowych. No właśnie o tych emeryturach mundurowych. Panie Andrzeju, czemu pan się w to angażuje i tak mocno się pan zaangażował, skoro pan na czele tej inicjatywy jakieś osobiste interesy, sentymenty, poczucie sprawiedliwości? No ani ja, ani nikt z mojej rodziny nie jest objęty tą ustawą. Więc tutaj chodzi generalnie o interesy bardziej ogólne. Chodzi o to, że w Polsce dobrze by było, żeby każdy czuł się człowiekiem bezpiecznym. Od czasu, kiedy zastosowano odpowiedzialność zbiorową wobec 55 tysięcy byłych oficerów, uważam, że nikt nie może czuć się bezpieczny, dlatego że tę odpowiedzialność zbiorową można będzie zastosować wobec każdej dowolnej grupy społecznej. Czy mówimy o milicjantach, czy mówimy o lekarzach, czy o nauczycielach, czy o żołnierzach, wszystko jedno. Każda z tych grup potencjalnie może być kolejną zagrożoną. No ta sprawa, powiedzmy, ma dwa aspekty. Jeden to jest prawny, jeżeli mówimy w państwie prawa, więc to są te prawa nabyte. Mhm. No i druga, jakiś aspekt moralny, że powiedzmy, niektórzy ludzie, tak przynajmniej się teraz uważa, że niektórzy ludzie, którzy pełnili służbę w tamtym państwie, ale już nielegalny chyba tym państwie, no nie wiem, no wymazuje się tą Rzeczpospolitą Polską Ludową z naszej historii. No ale jaka jest relacja między tymi dwoma aspektami właśnie prawnym i moralnym? No, czy jeden drugi wyklucza, czy jeden na drugi ma absolutny priorytet? Może być mowa o żadnej odpowiedzialności moralnej ze strony tych ludzi objętych tą ustawą, ponieważ oni całe swoje zawodowe życie poświęcili służbie Polsce. Służyli PRL-owi, innej Polski wtedy nie było, służyli potem po 90 roku współczesnej Polsce. Także od tej strony sprawa jest dla mnie czysta. Jeżeli są wśród nich jakieś osoby, które popełniały przestępstwa, to oczywiście należy je wskazać, umożliwić sprawiedliwy proces przed sądem i ewentualnie, jeżeli uda się im dowieść ich win, ukarać. Ale nie poprzez stosowanie odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast co do kwestii prawnych, no to absolutnie nie pozostawię tutaj żadnej wątpliwości, że ustawa jest bublem prawnym, ustawa jest niezgodna z konstytucją, ustawa wreszcie jest niezgodna z fundamentami prawa, na których utworzono Unię Europejską. W państwach Unii Europejskiej każdemu przysługuje prawo do sprawiedliwego procesu, w państwach Unii Europejskiej nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Więc chociażby z tych dwóch powodów to jest bubel prawny i powinien być zakwestionowany przez wszystkie sądy w Polsce, tudzież Trybunał Międzynarodowy. No ale tak odnośnie od formalnego punktu, formalno-prawnego punktu widzenia, mówi pan, że osoby, które są winne, sprawiedliwe wyroki, ale za przypadek nie ma takiej sankcji w kodeksie karnym jak utrata emerytury czy obniżka emerytury. Tu i tak wchodziłby chyba aspekt jakiś właśnie moralny tej obniżki emerytur, bo prawo to raczej na to nie pozwala, bo prawo może ukarać kogoś, nie wiem, kilkuletnim więzieniem, grzywną, ale no, ja nie znam takiego przepisu w kodeksie karnym, który by przewidywał na przykład za jakieś przestępstwo obniżkę emerytury, prawda? Zgadza się i tutaj dotykam jeszcze jednej wady prawnej, o której dotąd nie powiedziałem. Chodzi o zakwestionowanie praw nabytych. I to też jest szalenie ważne z punktu widzenia wszystkich ludzi, którzy żyją w Polsce, nie tylko tych objętych tą ustawą, dlatego że jeżeli państwo kwestionuje prawa nabyte, jeżeli jest w stanie podważyć umowę społeczną, jaką zawarli obywatele z państwem a propos przyszłych emerytur, to jest w zasadzie w stanie podważyć każdą umowę i takie państwo traci wiarygodność w oczach społecznych. Jest teraz zasadne jest pytanie, czy my jako obywatele, zupełnie niezwiązani ani z mundurem, ani ze służbą, składkując dzisiaj do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mamy jakiekolwiek gwarancje, że dostaniemy w przyszłości emerytury. No bo to jest tylko kwestia umowy i wzajemnego zaufania. Ja odkładam na konto w ZUS, które jest, przecież wiemy, doskonale kontem wirtualnym, a państwo gwarantuje mi, że kiedyś w przyszłości w zamian za to dostanę emeryturę. No jest pytanie, czy to państwo jest wiarygodne, czy państwo, które w przypadku 55 tysięcy ludzi nie wywiązało się z tego, co im obiecało, jest wiarygodne, czy nie jest wiarygodne. I to znowu wracamy do fundamentów, tak, do podstaw funkcjonowania jakichkolwiek społeczeństw. No jeżeli obywatel traci zaufanie do państwa, to tak naprawdę państwo przestaje istnieć. Ono nie spełnia swojej roli. Może się albo zamienić w dyktaturę, w autorytaryzm, lub kompletnie się rozsypać, popadając w anarchię. No ani jednego, ani drugiego nie chcemy, więc naszym obowiązkiem jest walka w sprawie tej ustawy. No tak, ale teraz tak realnie
jakie są szanse na pozytywne rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza, że to nie jest pierwsza w historii obniżka tych tak zwanych esbeckich emerytur. Pierwszą to dokonywała w 2009 roku. Sprawa też się toczyła w sądach polskich, oparła się o Trybunał Konstytucyjny, w końcu też trafiła do Strasburga i wtedy Trybunał Konstytucyjny to wręcz stwierdził, że co prawda mamy do czynienia z prawami nabytymi, ale nabytymi niesłusznie, tak użył takiego sformułowania Polski Trybunał Konstytucyjny. No, w tym Trybunale może być chyba tylko gorzej, ale zdaje się, że i Strasburg odrzucił tą sprawę. Jakie są przesłanki tego, że teraz może być inaczej, że inaczej się ta sprawa potoczy? Tak, po pierwsze w 2009 roku, kiedy Platforma z PSL-em wprowadziła pierwszą ustawę, tak zwaną dezubekizacyjną, większość autorytetów prawnych mówiło, że to jest absolutnie niezgodne z konstytucją, że Trybunał wyrzuci tę ustawę do kosza. No niestety wówczas Trybunał pod przewodnictwem pana profesora Rzeplińskiego uznał, że jednak jest to zgodne z konstytucją przy głosach przeciwnych. Trzeba to wyraźnie zaznaczyć, że nie był to jednoznaczny wyrok i były głosy przeciwne, bardzo zresztą dobrze uzasadnione. Tak zwane zdania odrębne. Zdania odrębne, tak. Cóż się stało dalej? No sprawa trafiła do Trybunału w Strasburgu i tam niestety tę sprawę mundurowi przegrali. Przegrali, bo taka prawdopodobnie była wówczas wola polityczna Brukseli. Wskazuje na to skład sędziowski, który rozpatrywał tę sprawę. Byli to głównie sędziowie z bloku wschodniego, czyli ci, którzy, no można powiedzieć, w sposób zupełnie inny patrzą na rozliczenia z przeszłości. W przypadku Strasburga rzeczywiście mamy ten problem, że wówczas tak orzeczono, była to decyzja polityczna. Ona wynikała z tego, że wówczas uznano, że być może jakieś rozliczenia z przeszłością są w krajach postkomunistycznych dopuszczalne. No dzisiaj z całą pewnością Strasburg stanie po stronie mundurowych, dlatego że ta odpowiedzialność zbiorowa dotyka nie tylko mundurowych, dotyka wdów, sierot, dotyka byłych sportowców, dotyka urzędników, biur paszportowych i wielu innych osób i to, co zrobił PiS w tej ustawie, jest po prostu zbrodnią. A na dodatek umierają ludzie. Umiera wiele osób w związku z wprowadzeniem tej ustawy. Dobrze, a jakie są plany na przyszłość? Co teraz w najbliższym czasie planujecie? Bo rozumiem, że jeszcze Trybunał Konstytucyjny się nie wypowiedział. No i to też jest póki co zamknięta droga do Strasburga, tak? Bo to jest chyba warunkiem, żeby najpierw ten polską procedurę przejść do końca. Co teraz planuje pana inicjatywa? To jest droga na wiele miesięcy. Poza odwołaniami, poza oczekiwaniem na Trybunał Konstytucyjny, poza wreszcie drogą międzynarodową przez Trybunał w Strasburgu. Prowadzimy różnego rodzaju działania informacyjne, one dotyczą zarówno Brukseli, jak i tutaj Polski. Prowadzimy protesty różnego rodzaju, albo w formie happeningowej, albo w formie wprost demonstracji ulicznej. Kiedy coś najbliższego? Co chwila się coś dzieje. Najbliższy zdaje się ma być protest pod jednym z sądów w związku z tym, że no jednak tu sporą nadzieję upatrujemy w niezawisłych sądach. Choć trzeba powiedzieć, że jak do tej pory nie została wyznaczona żadna wokanda, ci ludzie są w wieku podeszłym, czekają już prawie niektórzy rok na wyznaczenie pierwszej wokandy. No i przykro to mówić, ale mogą po prostu nie dożyć tej sprawiedliwości. Bo to nie ma czegoś takiego jak jakaś forma procesu pozwu zboru zbiorowego, tylko... Pozew zbiorowy nie wchodzi w grę, dlatego że w polskim prawie jest coś takiego, że jeżeli każdy ma inne roszczenie, no zasady jest inne, bo jeden ma taką emeryturę, inną, jeden przesłużył tyle lat, inny inną liczbę lat, no to wiadomo, że te pozwy są różne, tak? Nie można zastosować tutaj zbiorowej formy. To też utrudnia i wydłuża zapewne cały czas. Utrudnia i wydłuża. Wszystko wylądowało w jednym wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie. Tam jest tylko 11 sędziów. Jest 36 tysięcy odwołań, jest też 8 tysięcy skarg w trybie artykułu 8a. No i są starzy ludzie, którzy czekają na sprawiedliwość. Czy doczekają? Nie wiem, no wielu z nich nie doczeka. Niektórzy z nich popełniają samobójstwa, niektórzy dostają zawałów, niektórzy dostają wylewów krwi do mózgu. Na dziś mamy potwierdzone 38 zgonów w związku z tą ustawą, ale 4 kolejne w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych są weryfikowane, więc być może ta liczba za chwilę urośnie w sposób znaczący.
Byłby to taki indywidualny tryb, nie tylko utrudniony, ale i tak naprawdę może zniechęcać, bo to jednak każdy musi ponosić sam koszty tych prawników i tak dalej w swojej sprawie. Niestety tak jest. No i to ja życzę powodzenia w dalszej walce o sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.